Przed 60 laty, 11 października 1962 roku, w Bazylice Świętego Piotra w Watykanie rozpoczął się Sobór Watykański II, który moim zdaniem jest największym wydarzeniem religijnym w Europie, chyba na świecie, co najmniej okresu powojennego, a myślę, że w ogóle XX wieku. Niezależnie od tego, jak go oceniamy i dostrzegamy plusy i minusy w nim, było to absolutnie największe wydarzenie, przynajmniej pod względem ilościowym. Prawo w Soborze uczestniczyło tak przeciętnie w ciągu, bo to były 4 sesje, od 2200 do 2500 biskupów, więc była to ogromna liczba. Sobór zwołał święty Jan XXIII, 25 stycznia 1953 roku i było to wielkie zaskoczenie dla ogółu, dla wszystkich w samym kościele, w samej kurii. Nikt się tego nie spodziewał, ponieważ uważano, że czas soborów minął. No ale jednak okazało się, że sobór się odbył, miał 4 sesje, a te uchwały, te różne decyzje, które tam zapadały, miały skutki, właśnie do dzisiaj ich wyniki, ich owoce w mniejszym czy większym stopniu są jeszcze odczuwalne. Jednym z takich najbardziej, powiedziałbym, widowiskowych skutków soboru to było odejście od łaciny, przede wszystkim w liturgii. Mszę świętą całą przetłumaczono na języki narodowe, przy czym trochę ją zmieniono też. To nie jest tak, że tylko zmienił się język, ale też i przebieg. Tam skasowano na przykład ministranturę na początku mszy, dodano pewne modlitwy na podniesienie, wprowadzono w niedzielę są 2 czytania, jedno ze Starego, jedno z Nowego Testamentu. Było przedtem tylko jedno przed Ewangelią. Także tych zmian trochę było, ale przede wszystkim było przejście na języki narodowe, co miało swoje niewątpliwe plusy w postaci tego, że liturgia stała się zrozumiała dla każdego. Nikt nie może mówić, że nie wie jakie modlitwy wypowiada kapłan. Ale z drugiej strony pozbawiło Kościół jednego z ważnych elementów jego uniwersalizmu, jego powszechności, mianowicie, że był to język międzynarodowy całego Kościoła. Gdziekolwiek to gdzieś był za granicą, poza swoim krajem, jeżeli wszedł do kościoła katolickiego, trafił na mszę, to wiedział, co się odbywa, jaki fragment, bo wcześniej czy później się zorientował. Teraz, kiedy są języki, zwłaszcza te mniej znane, to i ktoś, powiedzmy tam, nie wiem, na Węgrzech czy powiedzmy w Szwecji trafi na mszę, to musi dłuższy czas się wsłuchiwać, zanim się zorientuje, jakie modlitwy wygłasza kapłan. Druga sprawa, która niewątpliwie była bardzo, której skutki do dzisiaj odczuwamy, to było pewne rozluźnienie dyscypliny. Ja pamiętam czasy, jeszcze kiedy chodziłem na przykład na katechezę w czasach szkolnych, że myśl o tym, że ksiądz mógłby publicznie wyjść, powiedzmy po cywilnemu, to była po prostu, było nie do pomyślenia. Pamiętam, jak naszego księdza na religii pytaliśmy, czy zacząłby chodzić. Powiedział, no jeśli moi koledzy ubraliby się po cywilnemu, no to ja też. To było takie jakby oglądanie się nawzajem, bo było to coś niezwykłego. Dzisiaj to już jest właśnie normą, rzadko kiedy można spotkać kapłana w sutannie. Druga sprawa to było otwarcie się wielkie kościoła na inne kościoły, na inne wyznania, ale też na inne religie. Mamy 2 ważne dokumenty, dekret o ekumenizmie i deklarację o stosunku Kościoła do religii niechrześcijańskich, które do dzisiaj, mimo upływu lat, właściwie nie straciły nic na aktualności i do dzisiaj są takimi wytycznymi, jeśli chodzi o postawę Kościoła wobec innych wyznań i religii. No są oczywiście dokumenty, deklaracje, konstytucje, które, że tak powiem, kształtują stosunek Kościoła do świata współczesnego, mówią o obecności Kościoła w świecie współczesnym, o świadectwie, jakie Kościół ma dawać, ale też na przykład o zaangażowaniu na rzecz misji,
na rzecz dawania, na rzecz życia formacji kapłańskiej, oświeckich. Także Sobór zakończył się uchwaleniem kilkunastu bardzo ważnych dokumentów, które właściwie do dzisiaj są ważne, do których do dzisiaj często się odwołujemy. Niemniej jednak i także ogólnie można powiedzieć, że Sobór był potrzebny, był konieczny nawet dla Kościoła, chociaż z drugiej strony może nie tyle jego przebieg, ile interpretacja, odczytywanie tych dokumentów, jego podejście do nich, to często wywołuje dzisiaj na przykład pewne kontrowersje. Jeżeli pojawiają się dzisiaj zarzuty, że Sobór miał jakiś zły wpływ na Kościół, to w dużym stopniu to wynika właśnie raczej z tej niekoniecznie właściwej interpretacji dokumentów soborowych, które w zależności od tego, kto co chciał tam dostrzec, czy jak kto chciał to odczytać, no to tak to odczytywał i postępował później.